Andzia. Co ja wczoraj przeżyłam? Wiesz, że jestem z bardzo dobrej rodziny. Raz stary, prosto z dworku. I wiesz, że pewnych słów przy mnie wymieniać nie można, ponieważ ja ich nie przyjmuję do wiadomości. Na przykład tego słowa. Magię. Co wszyscy teraz robią w ogródkach i kopcą budynek. Nie! Ja tego nie robię. Ja robię garden party. Przy kieliszku francuskiego wina. No i właśnie. To wino. Spotkałam faceta. Mówi, żona wyjechała, przyjeżdżaj do mnie. Gdzieś aż na Kowale? Myślę sobie, taki co na Kowalach mieszka? To nie dla mnie, ale pojechałam. Ciemno, zimno, strach na tych Kowalach iść. W końcu się okazało, że on mieszka w jakiejś starej szkole, poprzerabianej na tanie mieszkania. Andzia. To był kurnik. Andzia, jak ludzie żyją! Wyobraź sobie, wchodzisz, od razu sztywizna, zgnilizna cię otacza. Andzia, mała klitka, przygnębiająca, no szczyt tamtet. A jeszcze, żeby on od razu zabrał się do rzeczy, ale nie. Bo jemu się ubzdurało, że przeżyje ze mną romantyczny wieczór. Andzia. A dziecko śpi w drugim pokoju. I on mnie za rękę chwyta i pyta, czy napijesz się wina domowej roboty? A ja na to, że nie rozumiem, co to znaczy wino domowej roboty? Co to jest? A on, no wino z winogron. Że nie wiedziałam, że w tym smutnym kraju robi się wino. Obraził się. Oczywiście o seksie już ani słowa. Ale Andzia, jak ludzie żyją. Andzia, jak tam śmierdziało. Jaka tandeta. Ile tych różnych zakurzonych plakatów z amerykańskich filmów. Boże. I on mi tutaj Duraleksie, herbatę podaje. Duraleksie. Oczywiście brud i smród, ale dźwigni musi być. Tak. I ja w tym wszystkim, taka cała prosto z tego Paryża, gdzie między innymi była na premierze filmu Almodóvar. Małe kino, pańska premiera, a na sali same ciotry, zachowujące się po prostu skandalicznie.